Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam efekt srebrzystej, stalowej ściany. Zapraszam! Klienci chcą stworzyć na dwóch ścianach efekt takiej srebrnej, stalowej ściany. Jak to zrobić? Przejrzeliśmy trochę katalogów, no i doszliśmy do wniosku, że najlepsze rozwiązanie będzie położyć masę kadoru, ale w nieco innej, niestandardowej formie. I tutaj teraz specjalnie dla klientów stworzyłem trzy próbki i dodatkowo na jednej z tej próbek położyłem srebrną patynę, tak żeby jeszcze dodatkowo spotęgować taki efekt metaliczności, takiej właśnie srebrnej stali. Co z tego wyszło, zaraz Wam pokażę. Zobaczycie sobie próbki, no i to, co klienci wybrali. Widzimy trzy próbki, wszystkie w tym samym kolorze, każda wykonana inną techniką. Na pierwszej, w połowie, widzimy również położoną srebrną patynę. Jak można było się domyśleć, klienci wybrali próbkę ze srebrną opalizacją. Ale to nie jest powiedziane, że rzeczywiście będzie też ta srebrna opalizacja. To się okaże, jeżeli zrobię efekt, a efekt będzie za mało metaliczny, to wtedy doładujemy jeszcze srebrną patynę. To się wszystko okaże. Ale faktem jest to, że próbkę musimy zrobić w trochę nietypowej formie, ponieważ takimi pionowymi pasami. Tak zrobiłem na próbce, tak się klientom spodobało, no to cóż, trzeba to zrobić i powtórzyć na ścianie. Ściana pod masę kadoru musi być gładka, wyszpachlowana. Teraz pierwsze, co rozpoczniemy przed nakładaniem masy, to należy ją dobrze zagruntować, ponieważ zawsze gdzieś tam ta ściana jest delikatnie zapylona. Ściana musi pod masę kadoru być gładka, jak również dobrze zagruntowana. I teraz zaczniemy od gruntowania. Ja używam gruntu marki KB Budogrunt WG. Nakładanie masy na pierwszą warstwę rozpoczynam od narożników. Warto przy masach cienkowarstwowych właśnie zacząć od tego typu płaszczyzn, ponieważ na narożnikach czasami pojawiają się zacieki. Jeżeli taki zaciek przeoczymy, no to troszeczkę jest później problem, żeby go usunąć. Póki jest masa mokra, no to możemy to spokojnie, ładnie wyprowadzić. Dlatego najczęściej ja zaczynam od nakładania mas cienkowarstwowych właśnie od narożników. Następnie nakładamy masę na całą powierzchnię. I tutaj przy pierwszej warstwie po prostu musimy nałożyć masę na całą płaszczyznę ściany. Dość równomiernie, tak żeby nie było żadnych niepokrytych miejsc, ale też nie musimy się bardzo mocno starać. Jeżeli troszeczkę podłoże przebija, nie ma z tym problemu. Cała zabawa będzie przy drugiej warstwie. Pierwszą warstwę mamy zrobioną, czas na warstwę numer 2. I tutaj cała zabawa właśnie przy drugiej warstwie się dopiero zaczyna, ponieważ teraz będę tą samą masę kładł, tylko w trochę innej formie. Mianowicie będę to nakładał trochę takimi pasami, czyli z góry na dół i z dołu do góry. Masa kadoro to jest taka masa jakby z takimi drobnymi mikrowłoskami. I tutaj ona się układa jak sztruks. Coś w tym stylu. Jak przejedziemy po sztruksie w dół, jest inny kolor. Jak przejedziemy do góry, też jest inny kolor. I podobnie jest w przypadku tej masy. Także te pasy, które mi teraz zacznę nakładać, będą nakładane z góry do dołu, będą wyglądać inaczej i z dołu do góry też będą wyglądać inaczej. A że będzie taki efekt trochę trójwymiarowości. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie na dużej powierzchni. Na próbce wyszło nieźle, klientowi się podoba, także myślę, że na dużej powierzchni też się powinno spodobać. Także zapraszam na drugą warstwę. Na drugą warstwę masę nakładamy ruchami
z dołu do góry, z góry do dołu, tak, aby stworzyć taki efekt metalicznych pasów. Druga warstwa położona i to właśnie w takiej nietypowej formie. Z reguły masę kadoru kładzie się krótkimi ruchami, dość nieregularnie. Ja tutaj ją położyłem właśnie takimi jakby pionowymi pasami. Wyszedł nieco inny efekt niż standardowo. Powiedziałbym taki efekt blachy falistej. Zobaczymy, czy ta srebrzystość tej masy, tej powierzchni będzie wystarczająca dla inwestorów, bo bardzo im na tym zależało. Jeżeli nie, no to jeszcze doładujemy na to srebrną patynę, no i wtedy rzeczywiście będzie się srebrzyć. Także to się okaże, jak inwestorzy zobaczą te ściany. Także moi drodzy, jeszcze zerknijcie sobie raz na tą ścianę po drugiej warstwie. No i cóż, zobaczymy, czy trzeba będzie jeszcze dołożyć patynę, czy też już nie. Nie trzeba było dawać, ponieważ opalizacja, srebrzenie, metaliczność była wystarczająca. Trochę tego na filmie nie widać, ponieważ jest tam troszeczkę kiepsko ze światłem, ale rzeczywiście wyszedł taki efekt blachy falistej, taki powiedzmy sobie srebrzących się pasów. Bardzo ciekawy, subtelny, jeżeli nie ma światła, a mocny, jeżeli jest dość mocno doświetlony. No tutaj niestety jeszcze tego światła brakowało, także pokazałem wam tyle, co się dało. No ale cóż, wszystkiego na kamerze widać, nie widać. Dobrze, moi drodzy, jeżeli oczywiście odcinek się wam podobał, to wrzucajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby się kanał rozwijał i żebyśmy mogli tworzyć i pokazywać więcej efektów dla was. Także dzięki za dziś, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć. I no pamiętajcie, żeby tego za fez nie glazować. Żeby to się nie świeciło jak las kugle.